Witam serdecznie, Kichowy Szlak, Słubickie Łąki, 2 sierpień 2012. Dzisiaj kilka słów o takcie i klasie. Takt i klasa. Nie mam na myśli oczywiście tego taktu muzycznego, taktowania i klasy tej ze szkoły podstawowej czy średniej, ale te pojęcia typu być taktownym i być człowiekiem z klasą. Jakby te dwa elementy, te dwie cechy bardzo ważne pomagają bardzo mocno zjednywać ludzi, zdobywać przyjaciół. Ale muszą one być zupełnie naturalne. Muszą one wypływać z naszego fundamentu, z naszego sposobu życia, z naszego sposobu myślenia przede wszystkim, prawda? Bo to się od tego zaczyna. Ludzie lubią ludzi taktownych i ludzie podziwiają ludzi z klasą. Ale być taktownym i być kimś z tak zwaną klasą to nie jest jakiś wielki wysiłek. To nie są żadne warunki zewnętrzne. To nie jest jakiś, nie wiem, szczególny dar, szczęście, prawda, i tak dalej. Tylko to jest praca. To jest praca nad sobą. Ja walczę o to, żeby zachowywać się taktownie. Nie zawsze mi to wychodzi, ale być taktownym, być kimś, kto potrafi wczuć się w pozycję, w sytuację drugiego człowieka. No mówię, nie zawsze to wychodzi, ale staram się jak mogę. Bo na tym polega takt. Umieć spojrzeć na sprawę nie tylko ze swojego punktu widzenia, ale z punktu widzenia kogoś innego. Kogoś, kogo gdzieś tam dana sytuacja dotyczy. A żyć z klasą to przecież nie znaczy, ktoś z klasą to nie jest ktoś obwieszony łańcuchami, prawda, jakimiś, mam na myśli te łańcuchy te teraz, z tych czasów, prawda. Ktoś, kto przemieszcza się najnowszym mercem, najnowszą BMW-ką, czymś tam innym, prawda, i w ogóle, prawda, ubrany jest w top, to wszystko, co jest w tej chwili na topie mody i odpowiednio cenowe, to przecież to nie jest klasa. To klasa nie ma z tym nic wspólnego, prawda? Być kimś z klasą, to umieć się zachować. To umieć się zachować tak, jak dana sytuacja tego wymaga. Tak, że inni z naszego zachowania mogą czerpać korzyści. Mogą czerpać korzyści dla swojego ducha, dla swojego samopoczucia, dla swojego zdrowia, dla swojego ciała, dla swojej przyszłości, dla swoich finansów. To dla mnie jest być kimś z klasą. I też nad tym bardzo mocno pracuję. Bardzo mocno pracuję i też różnie mi to wychodzi. Bardzo różnie. Myślę, że to tyle na ten dzisiejszy Kichowy Szlak. W końcu po tych dziwnych pogodach, chmurzyskach chyba zaczyna się trochę ciepełka, chyba zaczyna się trochę przyjemnych, ciepłych dni. Do zobaczenia jutro na Kichowym Szlaku. Hej!